Niemal całe miasto i okoliczne miejscowości przez 2 godziny borykały się z brakiem wody. Powodem była awaria magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm zlokalizowana na ulicy Szybowników w Lesznie. Wojewoda Wielkopolski wstrzymał decyzję prezydenta Leszna dotyczącą pozwolenia na budowę masztu telefonii komórkowej w Gronowie. Szkoła podstawowa nr 4 imienia Adama Mickiewicza w Lesznie ma 100 lat. 5 marca 1920 roku to data powstania pierwszej polskiej klasy w szkole w Zaborowie, dziś dzielnicy Leszna. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała za zasadną skargę Włodzimierza Korzy na dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie. Było to trzecie zebranie komisji w tej sprawie. W niedzielę 8 marca będzie można przenieść się w czasie w ramach kolejnego spotkania z cyklu Integracje rodzinne, tym razem pod hasłem 100 lat temu w Lesznie. 22 marca na wspólne powitanie wiosny ze śmigielską baną zaprasza burmistrz Śmigla oraz zakład komunalny.